Pomyłka w systemie rejestracji na szczepienia. Pomyłka w systemie rejestracji szczepień. Udostępniono numer senatora PSL. Jan Filip Libicki, senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, napisał w mediach społecznościowych o błędzie w systemie rejestracji na szczepienia. Zamiast numeru kontaktowego do punktu szczepień, podano prywatny numer polityka. Być może któryś z przedstawicieli punktu szczepień pomylił się we wprowadzonym numerze, odpowiedziało Centrum Informacyjne Rządu. Nie wiem, która z instytucji wspaniale funkcjonującego państwa PiS podała mój numer telefonu jako punktu szczepień przeciw COVID-19. Wiecie państwo, jak się teraz grzeje mój telefon, prawda? Napisał na Twitterze senator PSL. Na wypowiedź polityka zareagowało Centrum Informacyjne Rządu poprzez swój oficjalny profil dotyczący szczepień. Panie senatorze, publikowane przez nas dane kontaktowe pochodzą z punktu szczepień. Być może któryś z przedstawicieli PSZ pomylił się we wprowadzonym numerze. Możemy pomóc przez DM, napisano. Przypadek senatora Libickiego nie był odosobniony. Ogólnopolski numer rejestracji różni się jedną cyferką od numeru mojej mamy. Tylko tych, co się pomylili o tę cyferkę, było setki, skomentował jeden z użytkowników. Inny dodał, że przez dwa dni był punktem szczepień w Łowiczu. Szczepienia w Polsce. W Polsce do tej pory wykonano 8 223 370 szczepień, z czego 6 033 075 to liczba podanych pierwszych zastrzyków. Dwie dawki preparatu przeciw COVID-19 przyjęło natomiast 2 190 295 osób. W ciągu ostatniej doby zaszczepiono ponad 200 000 osób.